Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zakładam akwarium tymczasowe dla ogończyków moczarowych, które przyjadą do mnie w sobotę. Jako filtracja, przenośny filtr, przenośna w zasadzie rynna filtracyjna, napędzana patem mini z deszczownią. Jako złoże filtracyjne jest trochę lawy, ceramika i gąbka. I to w takiej najprostszej formie tak wygląda. Okończyki zamieszkują takie tereny bagienne, wobec czego mocno zagradzę ten zbiorniczek. Będą musiały tu wylądować cztery parki na jakiś czas, wobec czego muszę dać dużo kryjówek, tak żeby samce mogły się przeganiać, ale nie zrobiły sobie krzywdy. Akwarium będzie nieogrzewane, bo okończyki tolerują szeroki zakres temperatur od 10 do 30 stopni Celsjusza. Dno pozostanie gołe ze względu na to, że tak naprawdę to zbiornik tymczasowy, więc nie będę nic wysypywał. Mam trochę czasu, zanim przyjdą docelowe akwaria, które niedawno zamówiłem. Chcę im po prostu stworzyć takie akwarium, w którym będę mógł je dobrze oglądać i w razie czego, jakby coś się działo, szybko reagować. Przygotowałem sobie różny chrust, gałązki, tego typu rzeczy. Wygotuję je w garnku tak, żeby od razu tonęły. Podobnie zrobię z liśćmi. Mam też przygotowany jeden duży korzeń. Zaraz Wam pokażę tutaj. No i nie już biotopowo, bo w zasadzie nie biotopowo, anubiasy, które zostaną wykorzystane ze względu na to, że stworzą one dużą gęstwinę, gdzie rybki będą mogły się chować. No okej, ja teraz pójdę wstawić ten chrust, który Wam pokazywałem, te gałązki i korzenie. Jak to wszystko się ugotuje z liśćmi, to wrócę dalej do firmy. Tego to gotują się gałęzie, korzenie i inne kawałki drewna. Pojawiła się jakaś piana, mam nadzieję, że żona mi nic nie dolała do tego garnka. Myślę, że w ten sposób pogotują się godzinkę i będą gotowe do użycia, będą od razu tonęły w wodzie. Ok, w czasie kiedy korzenie się i gałęzie będą się gotować, ja zalewam wodą. Zalewam w części starą wodą z jednego z akwariów z gupikami z góry. Brakującą wodę uzupełnię świeżą wodą. No, w zasadzie to będzie tyle. Ceramika, którą użyłem w filtrze, jest pochodzi z różnych akwariów, więc jest dojrzała, więc podobnie jak i lawa, więc ten proces przebiegnie startu dużo szybciej. Oprócz gdyby tego, że te wkłady były dojrzałe, to jeszcze dodam wkładów firmy Tetra, w sensie wkładów, dodam bakterii po prostu Tetry. I to będzie tyle na start tego zbiornika. Myślę, że jeszcze przed wpuszczeniem okończyków podmienię trochę wody na świeżą, żeby też nadmiar garbników z wody wyrzucić. Co prawda tym rybom nie powinno to zaszkodzić, ale ja chcę jak gdyby tutaj dać dużo liści, żeby mogły się chować. A to wiąże się z tym, że tych garników może być trochę za dużo. Dobra. Ok. Woda nalana. Stara, resztę uzupełnię świeżą. Do zobaczenia za chwilę. Dobra. Woda dolana. Dodałem trochę liści dębu z jednego z moich akwariów. Takich już, które leżały jakiś czas w tym akwarium. Dorzuciłem trochę rurek ceramicznych, rurek plastikowych różnej średnicy oraz mopy.
Mopy jeszcze pływają, niedługo zatoną. Mopy stanowią świetną kryjówkę. Używałem ich u bojowników, u pielęgniczek. Zawsze się sprawdzały. Słabsze osobniki mogą się zwyczajnie w nich schować. Dosypię, dołożę baktozym i biokoryn tetry, żeby przyspieszyć ten cykl azotowy. No, jest, w tym akwarium jest to o tyle fajne, że tak jak wspomniałem, użyłem ceramiki, która była już w innych akwariach, więc no, w zasadzie filtr jest w jakimś stopniu dojrzały. Gałęzie dalej się gotują. Sparzyłem trochę świeżych liści dębu, tak żeby tonęły. No i w następnej kolejności pewnie dorzucę jeszcze trochę roślin. No jeszcze trochę to potrwa. Pewnie jutro będę dorzucał gałęzie w momencie, jak ostygną. A dzisiaj jeszcze tylko dorzucę liście oraz rośliny. Ok, na tą chwilę zbiornik prezentuje się tak. Dołożyłem roślin, użyciłem najasa, Ludwigę palustris, dorzuciłem sparzone liście dębu. Jutro pewnie dorzucę gałęzie, które przestygną. I to chyba będzie tyle odnośnie tego zbiornika. W sobotę przyjeżdżają do mnie okończyki przesyłką konduktorską z Warszawy. Pokażę Wam, jak przyjadą zapakowane i sam proces aklimatyzacji, a później już je w akwarium. No pewnie przez pierwsze kilka dni będą płochliwe, ale to zobaczymy. Zaopatrzy się w dużą ilość żywego pokarmu. Artemię w zasadzie mam na bieżąco. Będę miał po prostu zapas wodzenia i rozwielitki. Czasem dostaną też grindala, którego mam hodowlę. I no, takie mam plany. Życie zweryfikuję, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy to akwarium będzie wystarczające przez jakiś czas, oczywiście dla czterech parek. Docelowo u mnie zostają dwie parki. Dwie parki wędrują do mojego kolegi. Mam nadzieję, że w końcu zrobię swój upragniony zbiornik biotopowy właśnie z okończykami i z towarzystwem drobniczki dla nich. Także w tym filmie to wszystko. Zbiornik prezentuje się tak. Pozostaje mi czekać do soboty. Jeśli filmik Wam się podobał, oczywiście łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół. Zapraszam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam. Cześć.